Mam na imię Nina Księżopolska. Jestem trochę starsza od wielu z was. Mam 47 lat. Troje dzieci i naprawdę mam co robić. Ale przyjechałam tutaj, żeby wam powiedzieć o tym, że Bóg jest żywy. I spotkałam Go w 2000 roku. Osobiście, w moim duchu. W moim duchu, bo jestem duszą, duchem i ciałem, tak jak ty. Masz ciało, jesteś duszą i masz ducha. Ale tutaj na ziemię przyszliśmy z uszkodzonym duchem. I ten duch jest dobrym odbiornikiem, żeby pojednać się z Bogiem. Ponieważ masz uszkodzonego ducha, nie jesteś w stanie słyszeć Boga. Nie jesteś w stanie się z Nim połączyć. Masz egoistycznego ducha. Tutaj wszyscy mają, wielu z was ma na koszulkach Love, Peace and Music. Ja też szukałam w swoim życiu miłości i pokoju. I nie znajdowałam tego przez 30 lat. Miałam w ogóle banie w głowie. Robiłam karierę. Dla tej kariery zabiłam swoje pierwsze dziecko, żeby tylko nie stracić stanowiska. Chodziłam na imprezy co tydzień. Zagłuszyć pustkę, którą miałam w środku. Ta pustka to jest właśnie to miejsce, które od początku świata Bóg chce zapełnić w człowieku. I właśnie po to przyszedł Jezus Chrystus tutaj na ziemię. Bo Bóg nie dał swoich 10 przykazań, żebyś je wykonywał. Nie dał tego po to, żebyś je wykonywał, ponieważ nie jesteś w stanie tego wykonać. A Jezus, który przyszedł na ziemię, podciągnął to jeszcze do pułapu serca. Gdy w 10 przekazaniach starotestamentowych było nie pożądaj żony bliźniego swego, to tak naprawdę Jezus mówi coś takiego. Jeśli spojrzysz pożądliwie na jakąś babkę, to już jesteś winny cudzołóstwa. Nie jesteś tego w stanie kontrolować. Nie jesteś tego w stanie wypełnić. I Bóg nie jest jakimś strasznym dziadem, który tylko stoi i patrzy, aż ty zbłądzisz. On dał swojego Syna. Jezus Chrystus wyraża serce Ojca. On tutaj przyszedł i dał się ukrzyżować po to, żebyś ty mógł zrzucić starą, egoistyczną naturę i przyjąć Jego naturę. Żebyś mógł się po prostu narodzić z ducha. Żebyś mógł stać się nowym człowiekiem w momencie, kiedy ja spotkałam się z żywym Bogiem. Przestałam dążyć do tego, żeby robić karierę. Zupełnie poprzekładało mi się w głowie. Moje chore pragnienia zamieniły się stopniowo na zdrowe. Teraz nie pragnę już tego, żeby się nachlać. Nie pragnę już teraz tego, żeby się podobać innym, żeby poflirtować sobie z facetami, podczas gdy mój mąż na przykład stoi przy barze i rozmawia. Nie pragnę takich chorych rzeczy. To mi w ogóle nie przynosi szczęścia i tobie też nie przynosi. To jest ściema. To jest ściema. Teraz jesteś na festiwalu i dajesz sobie, ile wlezie, piwka i innych używek. I jest ci w miarę fajnie, ale w poniedziałek przyjdzie normalny dzień. Normalny dzień. I co wtedy? Spotkaj się ze sobą samym. Wyłącz muzykę i w ogóle zobacz, co masz w głowie. Zobacz, co masz w sercu. Czy rzeczywiście jesteś wypełniony? Czy rzeczywiście jesteś naprawdę syty miłości? Syty szczęścia? Czy masz pustkę jednak? Tak jak ja miałam i zagłuszałam ją tylko. Jak wchodziłam do domu, to musiało coś grać. Musiało grać albo radio, albo telewizja. Po prostu nie chciałam spotykać się ze samą sobą, bo wiedziałam, że w środku mam pustkę. Mierzbiły mnie obrzydliwe rozmowy, w ogóle o niczym. O niczym. Zadawałam sobie pytania, po co ja tutaj żyję? Po co się męczyć przez ileś tam 70 czy 80 lat? I do piachu. Zadaj sobie to pytanie. Ja dzisiaj wiem, po co żyję. Ja dzisiaj zmierzam do nieba. Ja mam pewność zbawienia, ponieważ pojednałam się z Ojcem. Bóg jest dla mnie Ojcem, ponieważ przyjęłam to, co zrobił Jezus Chrystus tam na krzyżu. Bóg jest dla mnie Ojcem,
Ale jeśli ty nie przyjmiesz tego, co Jezus zrobił na krzyżu, to Bóg będzie dla ciebie sędzią. Jezus nie przyszedł po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić. Ale jeżeli tego nie przyjmiesz, to Bóg będzie sędzią. Każdy z nas stanie kiedyś na sąd. I na tym sądzie Bóg się nie zapyta ciebie, czy byłeś dobrym człowiekiem, czy złym. Ten wybór jest bzdurnym wyborem. To diabeł podsunął taką alternatywę. Tak naprawdę liczy się, czy jesteś martwy, czy żywy. Jesteś martwy, jeżeli masz martwego ducha, niepojednanego z Bogiem. Jesteś martwy. Jesteś martwy i nie pasujesz do żywego Boga. Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. On nie stawia ci żadnych wymagań. On okazał ci miłość tam na krzyżu. Zadaj sobie pytanie, czy ktoś jest w stanie dla ciebie poświęcić życie? Jezus to zrobił. Jezus to zrobił. Tutaj, w tym miejscu, możesz rzucić na Niego wszystkie swoje brudy i wszystkie swoje śmieci. To jest taki napis. Tu zostaw śmieci. Tu możesz zostawić śmieci ze swojego życia. Złożyć je na Jezusa Chrystusa. Narodzisz się na nowo. Staniesz się nowym stworzeniem. Twoje wnętrze się zmieni. Nie będziesz się musiał starać być dobry. Nie będziesz się musiał starać być dobry. Ja wiem, że teraz to olewasz. Teraz masz siestę. Nie będziesz musiał starać się być dobry. Nie będziesz musiał przyjmować używek, żeby mieć radość i szczęście. Przyjmij życie.